Hej, hej, zobaczymy sobie dzisiaj, co przyszło nam z firmy TechnoAna. Część towaru pozwoliłem sobie już rozpakować, by było szybciej. Tutaj mamy wkładkę na haluksy w formie dzianinowej. Także tu mamy materiał dookoła stopy, palce zszyte są osobno i paluch osobno. Tutaj jest klin żelowy i w środku wstawka też żelowa na tę wystającą kosteczkę, która tutaj będzie się tworzyć. Profesjonalnie ta kosteczka nazywa się głową, czyli właściwie nie jest całą kością, ale częścią kości. To jest głowa pierwszej kości śródstopia, która tak nam wystaje. Tutaj mamy ortezę nocną na zespół ciśni nadgarstka. To jest taka bardzo specyficzna choroba, przez którą ręce nam drętwieją i bolą. Bardzo nieprzyjemne. Tutaj natomiast jest orteza nocna do spania. Od spodu jest szyna, także ręka mi nie opadnie. Ona znajduje się w neutralnej pozycji, tak żeby ścięgna i mięśnie się nie naciągały i właśnie nie powodowały tego drętwienia. W środku jest poduszeczka wypełniona grysikiem styropianowym. Także mimo, że tutaj jest szyna metalowa, to i tak mi jest mięciutko w środku. Op. Tutaj jest maska dla dorosłych. Liczyłem jeszcze, że będzie dołączony wężyk, ale jak widać się przeliczyłem. Tu są wkładki z węglem aktywnym, tudzież aktywowanym. One będą pochłaniać pot i są do wycięcia. Także każdy docina pod swoją własną stopę. I ostatnio bardzo często pytaliście mnie o ortezy na kciuk albo cokolwiek. Jakieś usztywnienie na kciuk, ale z objęciem ręki. I to jest właśnie coś takiego. To jest ortezka na kciuk. Tu mamy szynę. Także wkładamy kciuk. Zapinamy na jeden rzep i owijamy i zapinamy ponownie. Także to sobie tak siedzi. Tyle z dzisiejszych materiałów. Dzięki za dzisiaj. Komentarze są wasze. Lubujcie, subujcie i trzymajcie się. Hej!